Witajcie! Właśnie poznaliśmy listę zmian, które zostaną wprowadzone w Football Managerze 2019 względem poprzedniczki. Niektóre z nich takie jak nowy wygląd interfejsu, nowe animacje w silniku graficznym, czy też bardziej różnorodny wygląd małych stadionów, śmiało można nazwać kosmetycznymi. Jednak w nowej wersji popularnego fm twórcy gry postanowili wprowadzić szereg rewolucji i tym samym wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy. Rozpocznę może od ekranu treningu, który został całkowicie zmieniony, czego ja i zresztą sam mocno sobie życzyłem. Twórcy postanowili wrócić... Wrócić do Championship Managera 0304 i dać graczowi możliwość przydzielenia każdego dnia innego reżimu treningowego zamiast ogólnikowych ofensywa, defensywa, taktyka itd. przydzielanych na cały tydzień z góry. Gracz ma możliwość także przydzielania zawodników do konkretnych grup treningowych, rotowania między nimi, a także zapraszania do poszczególnych grup zawodników rezerw bądź juniorów. Kolejna rewolucyjna zmiana dotknęła taktyki. Teraz gracz ma możliwość przydzielania osobnych poleceń i dostosowania preferencji taktycznych dla trzech różnych faz spotkania. Gdy nasz zespół jest przy piłce, gdy nasz zespół stracił piłkę i próbuje ją odzyskać oraz dla tak zwanej fazy przejściowej. Ponadto początkujący gracze będą mieli możliwość skorzystania z gotowych szablonów taktycznych, które można dowolnie modyfikować. Pojawiły się także dwie nowe role dla zawodników. Środkowy obrońca, wybijacz. A także naciskający napastnik. Co prawda, w grze dalej będzie trzeba ściągać tzw. Real names Fix, aby cieszyć się oryginalną reprezentacją Niemiec zamiast szaraków, jednak w grze pojawi się pełna licencja na pierwszą oraz drugą Bundesligę obejmująca twarze, zawodników, stroje, herby i rzecz jasna pełne nazwy drużyn. Na końcu nie sposób nie wspomnieć o wprowadzaniu do rozgrywki systemu VAR, a także Goal Line Technology. Od teraz w spornych sytuacjach sędzia będzie korzystał z pomocy zapisu wideo, co będzie pokazane w grze, a także będziemy oglądać powtórki, które pokażą czy piłka przekroczyła linię bramkową, czy też nie. To chyba najbardziej moim zdaniem rewolucyjne zmiany, które SI zafundowało fanom przy okazji premiery nowego Football Managera. Lista jest bardzo długa i nie sposób tutaj wszystkiego wymienić. Ja nie mogę doczekać już się premiery, która datowana jest na 2 listopada tego roku. Napiszcie proszę w komentarzu, czego wy spodziewaliście się po nowym Football Managerze 2019. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Cześć.